A więc okazało się, że nieświadomie zwiedziłem najstarszą osadę obronną Słowian typu podkowiastego. Wyczytałem także, że teren jest bogaty w zabytki datowane na wczesną epokę żelaza. Tak więc zapraszam do oglądania. Nie pytajcie, gdzie jestem, bo ja nawet nie wiem. Witam serdecznie. Otóż to jest widok na geoportalu, bo tylko dzięki niemu teraz tu się znalazłem. Te miejsce już widziałem kilka lat temu. Planowałem tu przyjechać, ale najlepsze jest to, że ja żadnych informacji o tym miejscu nie znalazłem, a mi to wygląda na jakieś super tajemnicze grodzisko albo osada, albo nie wiem co. Żeby tu dojechać, mniej więcej dojechać, blisko, jak najbliżej, bo nie wiedziałem, czy w ogóle dojdę, bo bagna są naokoło, rzeki i sam nie wiem, co tu jest. Ale jakoś do tego dotarłem. Dobra, wyłączamy telefon. Tak to wygląda. Ja dam potem gdzieś tam, nie wiem, zrzut albo coś tego miejsca. Znaczy, pomyliło mi się. Dobra, ale jestem tutaj. To jest mega podejście pod jakąś mega górę. Na 100% to jest jakieś grodzisko. Tylko, że zero informacji. Przynajmniej ja nie znalazłem żadnej w internecie. Mega strobo. Nie wiem, czy z dobrej strony, że tak powiem, atakuje to. Ale chyba tak. Ogólnie, żeby tu dojechać, to urwałem sobie zakole w samochodzie, no ale to nic. Już za późno. Gdybym wiedział, to bym tak nie jechał. Jestem no, w środku jakiegoś lasu, można powiedzieć. W środku może nie wiem, tak w takim dziwnym miejscu. To jest jakieś grodzisko, jakieś dziwne. Nie wiem, czy podawać lokalizację. Bo ogólnie to ja nawet nie wiem, koło czego jestem i koło jakiej miejscowości dokładnie. Zobaczę jeszcze, pomyślę, jak tego to opiszę w tym, no w opisie. To coś tutaj jest, ale co to jest? Zobaczymy, nawet nie wiem, czy to jest zbadane, czy nie. Zresztą będę musiał w międzyczasie przełączyć na geoportal, bo nie wiem, gdzie ja to dotrę. Nie wiem, co mam powiedzieć, bo nie wiem, co tu znajdę. Ogólnie okolice super. Dużo starych kamieni, dużo starych dróg, drzew. Dużo starych kwiatków. Znaczy starych, no nie, ale widać, że po poprzednich osadnikach. Oj, się wystraszyłem. Ja nie wiem, co mam mówić, bo ja się tutaj rozglądam. Jest jakaś osada, jakieś grodzisko. Przynajmniej nie wiem, jak to nazwać, ale to jest w środku lasu, między rzekami jakimiś, takimi dziwnymi rzeczkami. I jak to powiedzieć? Bagna naokoło. Tylko, że co ci ludzie tutaj chcieli? No w sumie wodę mieli. Wodę mieli, tylko nie wiem, co to jest. Jest jakiś dół, naokoło wały jakieś dziwne. Nie wiem. Ciężko będzie mi opisać ten filmik. No, zobaczymy zaraz, w którym ja dokładnie miejscu jestem. Ogólnie widoki są mega tutaj. Ktoś jeździ po lesie. Ciekawe, jaką drogą. Ja tutaj nic nie mogłem znaleźć, żeby dojechać najbliżej. Idziemy na to wzniesienie, tej największe. Ale i tak nic nie będzie widać. Będzie ciężka sprawa. Ciekawe, czy tu było coś zbadane w ogóle. Mówię tak. Nie znalazłem żadnych informacji. Co to jest?
Dobra, zobaczymy na geoportal, gdzie jestem dokładnie. Gdzie to jest? No dobra, ładuj się. Zasięg jakiś jest. O, nie mogę dać sobie rady palcem tym. No jestem tutaj. Czyli jestem w tym miejscu. Idziemy tam. A, jestem na jakimś walu usypanym. Czyli w środku musiał być jakiś zamek, albo nie wiem co. No zobaczymy. Bo tam interesuje mnie taki cypelek, co jest. Co jest przed. Będzie go widać. Tutaj tego, na środku takie. Takie, nie wiem jak to nazwać. Taki cycek, kurde. Że tak powiem. Ale mam skojarzenia. Dobra, nieważne. Zobaczymy, co tu jest. Szkoda, że jakiegoś, nie wiem, grzybiarza zagubionego nie znajdę tutaj. Przynajmniej nie spotkam. Żebym się go spytał chociaż. Czasami tacy ludzie pomogą. Ja cały czas mam podgląd na geoportal. Ach, tu i też jest jakaś góra. To było na 100% jakieś grodzisko. I to jakieś mega grodzisko. Czemu nie ma informacji na ten temat? Nie wiem. Może, znaczy na pewno podam wam lokalizację. Namiary na to oczywiście nie po to, żeby tutaj coś psuć. Jest górka jakaś ładna. Dobra, patrzę cały czas lewym okiem na to wejście. Aha. I tutaj jest jakiś taki ten cypelek. Tutaj. To drzewo leży. Przejdziemy się po tym wale. Widać coś? Dobra, idziemy. Może coś ciekawego będzie. Tylko, że pewnie jest nieopisane. Z tego względu, że też w takim miejscu, że żeby tutaj dotrzeć, to ja... Czy drugi raz bym tutaj przyjechał? To nie wiem. Ale że byłem w okolicach, to zajechałem. Na 100% jest to dzieło ludzkich rąk. Tu jest ten cypelek, co tego. Ja spróbuję powiększyć to. Oczywiście nie daję sobie rady. Nie daję sobie rady tym. Aha, i tutaj lepiej widać. Nie wiem, jak to, żeby nie było odbić najlepiej. Jest jakieś tego. Jakieś wejście na środku. Dobra, idziemy dalej. Tam, gdzie leży to powalone drzewo, to było wejście jakieś. Szczerzone, podejrzewam. Tam będzie jeszcze bardziej zapadnięte. Pójdę trochę bokiem. Co to może być? Będę wdzięczny za jakikolwiek komentarz ze wskazówką. Widzę zwierzę sobie jakieś mieszka tam, jest wykopane i to jesteśmy w tym dołku. Niewiele tu pokażę, bo to jest tak daleko od cywilizacji, że nawet tutaj nie ma śmieci. Tutaj nikt nie chodzi. No ja tak dobre 40 minut krążyłem tutaj. Żeby tutaj dojechać. Znaczy dojechać. Częściowo. Jakaś ścieżka jest. Idziemy, zobaczymy na tą ścieżkę. No tutaj na pewno bym nie dojechał, ale... Ale to jest znak, że... Ludzie tędy chodzą. Obok pewnie bagna są. Bo widzę po drzewach, że... Są bardzo słabe te drzewa. To jakieś ładne tam. Jest jakaś ścieżka. To taka dziwna. Ła, jakiś robak mi wlazł do oka. Dobra, już go wydubałem. A, i tu jest to wejście.
Szkoda, że nie ma kamery 3D takiej na wyposażeniu. To byłoby lepiej widać. Tu wchodzimy tym cypelkiem. Ja wezmę, spróbuję znowu się posiłkować geoportalem. No pokaż mi, gdzie jestem. No i tutaj jestem, tu. I kto tu mi coś powie, co to jest? Oczywiście są, na pewno są mądrzejsze głowy ode mnie. Dlatego ten, z chęcią no posłucham. Ogólnie to jest mega potężne jakieś, nie wiem, takie usypisko dziwne, że jestem w szoku. Ja żeby tutaj podejść, to ja będę tak sapał, podejrzewam, że aż będzie głupio słuchać tego filmika. No ale dobra, idziemy, tam też jest to. Idziemy do środka. Tędy, no dobra, idziemy tędy. Idę cały czas tym wypustem małym. Nie wiem, jak ja wezmę, zatytułuję ten filmik. No ale zobaczymy. Łaj. Idziemy cały czas pod górę. W sumie cieszę się, że tu jestem, bo nie jest brak kondycji, tylko już trochę pobiegałem dzisiaj i to właśnie tak wygląda. Dobra, popatrzymy sobie. Ja trochę odetchnę i tego, i będę mówił dalej. Mi nie łapie internetu. Dobra, pochodzimy tutaj trochę. Teraz mi powinien złapać. A, jestem tutaj. Moim zdaniem ciekawa jakaś, nie wiem, niespotykana osada tutaj musi być. Podejrzewam, że Słowianie. Wczesnosłowiańska jakaś, bo ogólnie oni tak w lasach urzędowali. Mówię, naokoło są bagna. W sumie nie wiem, czy czuć tutaj jakąś atmosferę. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Jest dla mnie nieprzewidywalne miejsce. Dlatego zobaczymy. Tam jest jeszcze coś wyżej. Ogólnie rozglądam się, bo nie wiem, co ja tutaj mogę spotkać. Tam jest najwyższy punkt. A zobaczymy, co to jest na tym. To jest pewnie ten taki pierścień naokoło, co jest. Ogólnie mega miejsce. Tu jest jakiś przepust, ale czyżby tu ktoś wjeżdżał kiedyś? Mi się tak zdaje. Jest ta droga, ona jest taka wąska, dziwna. Ktoś jechał tam naokoło i tutaj pewnie sobie zrobili wjazd. Chociaż nie wiem. Nie wygląda na to. Mega uczucie. Dobra, ja wyłączam geoportal. Chcę się skupić tutaj na tym miejscu w końcu. Patrz, jaki długi filmik. Dobra, 13 minut. Dobra. Popatrzymy, co tutaj jest. Wejdziemy, chyba to będzie najwyższe miejsce. Przynajmniej z tej strony, ale to jest mega rozpiętość. Kilkaset metrów dosłownie, bym powiedział. Nie wiem, zresztą może mi się tak zdaje. Super miejsce. Super miejsce. Polecam, nie wiem. Nie wiem jak bardzo, ale ciekawe, czy komuś się uda coś znaleźć na temat tej osady, nie wiem, grodziska, czy coś mega starego musi być.
zobaczymy, jak mi się uda w opisie dodać lokalizację jakąś. Ale naprawdę polecam. Kurde. Nie mogę wyjść z zachwytu. Co nie mówię, najbardziej się cieszę, że ty dojechałem, czy dotarłem. Co prawda urwałem tam trochę samochodu, ale nieważne. Tylko jednak, można powiedzieć, takie marzenie maluśkie się spełniło. Bo ja już oglądałem to kiedyś wcześniej. Na tym, znalazłem na geoportalu, bo patrzyłem na inne miejsca i mówię, kurde, czemu tutaj nic nie ma, żadnego znaczka ani na tym, na portalu zabytek.pl bodajże, ani nic innego. Tu jest jakieś była osada jakaś mega. I to dosyć potężnie, dosyć potężna, w ogóle wielka, dosyć potężnie zrobiona. Przynajmniej te wzmocnienia są też. Ja myślałem, że tam jestem już wysoko, ale sam środek jest jeszcze wyżej. Czyli tamte funkcje, to był taki wał usypany, jakieś ochrony. Pewnie foset i nie było, nie? Bo to jest dosyć mega wysoko. Ale jakiś był. Pewnie mówię, te ładnych kilkaset lat temu to było całkiem inaczej tutaj. No kurde, ale znak człowieka jest. Jest obcięte drzewo piłą. Znak człowieka jest. Nie wiem, co jeszcze tutaj szukać. Ogólnie trochę tutaj pobędę, bo naprawdę nie wiecie, ile wysiłku mi tutaj to kosztowało, żeby tutaj dotrzeć. Plan zrealizowany można odhaczyć od kilku lat dobrych. Nareszcie tu jestem. Mega wzniesienie. Mówię, to jest tak naokoło taki dziwny krajobraz. Tyle bagien. Ja mówię, bałem się iść. Chciałem przynajmniej jak najmniej na pieszo iść. Piękne drzewo. Piękne drzewo. Chciałem iść jak najmniej na pieszo, bo wiedziałem, że nieraz będę wracał z powrotem. Z tego względu, że dużo rzeczek jest wokół, dużo bagien. I jak nie ma mostu, to ja taką rzeczkę nie przeprawię się. Nie mam sprzętu z sobą takiego. Jestem na tym wzniesieniu. W środku. Zobaczymy, włączymy jednak geoportal. I zobaczymy, czy ja dobrze mówię. Dobra, spokojnie. Spokojnie. Brak zasięgu. No ruchy. No dobra, już się aktualizuję. Już jestem. Widać coś. Czyli jestem bardziej tego cypelka, tam jest ten. Ale jestem na wzniesieniu. O, tam stamtąd przyszedłem. Piękna sprawa. Jestem, że tak powiem, podjarany. Do granic możliwości. Nie wiem, czy mi się ręka nie trzęsie. Ale mówię, najlepsze jest to, że tu nie ma żadnych śmieci. Nic. Zero śmieci. Znaczy się analizując, na pewno jest to gdzieś opisane, bo to niemożliwe, żebym ja był, że tak powiem, pierwszy, który to znalazł, nie? Bo na geoportalu jest widać, że to jest twór ludzkich rąk, mega jakiś symetryczny, w jakimś ciekawym miejscu. Tylko ciekawe, jak oni to kiedyś robili. Czy mieli tą górkę i ją troszkę rozsypali na boki, żeby mieć te wały. Bo wątpię, żeby tą ziemię wszystko tutaj, że tak powiem, no wnosili na górę. Zapewne jest to twór, no jak to powiedzieć, polodowcowy, czy tam lodowiec, jak
no, cofał się, to zostawiał te jakieś górki, dolinę. A tu była górka i sobie człowiek zaadoptował do mieszkania. Kurczę, jakbym chciał tutaj coś ciekawego znaleźć. Takiego, nie wiem, chociaż kamień jakiś dziwny, jakiś coś fajnego. Tutaj widać na dół, jaka jest przepaść. Nie wiem, czy ta kamerka mi tu pokaże tą głębię, którą tutaj przejść. Dobra, idziemy tędy. Tutaj widać, ile to jest kilkadziesiąt metrów na dół. Bez przesady, naprawdę. Jestem mega pod wrażeniem. Jest tak wysoko, tak stromo i to jest tak wiekowy obiekt, że nie mogę wyjść z zachwytu. Nie śmiejcie się ze mnie, proszę, że no tak, nie wiem, w cudzysłowie podniecam się tym, ale dla mnie to jest super znalezisko. Super miejsce. Jakiś dół jest. Zwierzę pewnie, kurde. Już myślałem, ale zobaczymy. Są kopane przez tego, żeby nie wpadł do dziury, do nory. Ostatnio gdzie chodzę, to wszędzie są zwierzęta. Ale ładna, żyzna ziemia, ciemna taka. Może nie super żyzna, ale dosyć. Dobra, idziemy dalej, zobaczymy. Nie po to tu przyjechałem, jest dziura. Nie po to przyjechałem, żeby zaraz jechać. Tu też jest świeża. Najwyżej bym się bronić. Troszkę idzie teren po lewej wyżej. Uj. Dobra, idziemy dalej, bo tutaj wygląda na zamieszkałe. Najgorzej, że nie mam nic z sobą do samoobrony. No ale to nic. Następnym razem nadrobimy. Podoba mi się tutaj. Wiem, że będzie mega nudny filmik, ale uwierzcie mi, jakbyście tutaj byli, to nie może być nudne. Kurczę, jakie widoki. Kamerka na pewno tego nie odda, tego widoku, ale to jest piękne. No i oczywiście komary są. No ale to nic. Dobra, jeszcze pochodzimy, bo chyba, że będzie coś super, że dogram do tego filmika. Ale przeważnie będę się starał filmiki robić jednym ujęciem. Jednym ujęciem i tyle. Dobra, chyba tu i byłem. Dobrze mówię? Nie, też jest jakaś dziura. Tutaj nie byłem jednak. Idziemy zobaczyć. Jest jakiś dół. Możliwe, że on jest z czasów wojny. Możliwe, że jakaś bomba tu spadła. Zagubiona. Bo jest taki dziwny dół. A może i nie. Tu chyba są... kanie chyba rosną. Chyba. Przynajmniej stare dosyć. Dziwne, że zwierzę żadne nie zjadło go. Je. No dobra. Super miejsce. Tutaj jest taka ładna. Piękna. Piękna jest. Widzę, że dziki też tutaj grasują, bo jest rozkopane. Patrzę, co one tu mogły szukać, jakie są te drzewa, ale nie widzę, żeby coś ciekawego było. Dobra, będziemy zmierzać w stronę, skąd przyszedłem, a jeszcze nie szedłem tamtędy. Nie wiem. Nie wiem, jak to opisać ten filmik, jak wam pokazać, jak was zachęcić do zwiedzania takich miejsc, bo są naprawdę niepowtarzalne.
jakieś mega stare grodzisko albo stara osada Słowian. Obstawiam na Słowian, bo tutaj są tereny, że tego Słowianie, no, że tak powiem, żyli tutaj. Tu widać ścieżkę zwierząt, jak sobie latają. To szkoda, że żadnego kamienia nie mogę znaleźć. To mnie najbardziej boli. Zobaczymy, może znajdę. Jak nie, to się rozłączy tam bliżej zejścia. Super stare drzewa. No może nie tak stare jak miejsce przerobione przez ludzi. Ale i tak jestem mega szczęśliwy, że tutaj dojechałem. Czy dotarłem? Dojechałem może nie do końca, ale tego, ale blisko dosyć. Dobra, jak tutaj przejdę, idziemy tędy. Gdzieś stamtąd przyszedłem. Gdzieś stamtąd przyszedłem, a mam nadzieję, że obraz będzie w miarę czytelny, bo używam cały czas nowej kamerki i ten. No i nie wiem, jak to będzie na dużym ekranie, nie? Bo ogólnie dla próby tam coś nakręciłem, ale to nie wszystko, bo mówię, to ja to trzymam ją w ręku i jakby nie patrzył, ręka też mi drży, chociaż ona ma stabilizację, ale tego, ale zobaczymy. Dobra, tu schodzimy na dół jakoś, mam nadzieję, że się nie strulam, ale jeszcze idziemy tutaj, kurde, co to jest, spalone drzewo, no, to jest spalone drzewo. Jest najwyższy punkt, można powiedzieć, tutaj w okolicach i musiał piorun tutaj walnąć. To jest spalone drzewo na 1000%. Dobra, mam nadzieję, że widzicie, o co mi tutaj chodzi. Co to za szczególne miejsce. Są powalone drzewa. Ja patrzę, gdzie ja mam zejść, którędy ja wszedłem tutaj. Dziwne miejsce. Ale tutaj gdzieś wszedłem. Tutaj gdzieś. Tam na dół muszę iść. Bo tam gdzieś wystartowałem koło tamtego płotu na dole. Jest chyba jakieś... coś posadzone przez leśników. Dobra, ale ja będę kończył. Będę was żegnał z tego miejsca. Podam jakieś namiary. I mam nadzieję, że ktoś mi odpowie na pytanie, co to mogło być? Co to jest? Pewnie obiekt znany jest dla specjalistów, ale dla mnie niestety nie. Także jestem ciekaw każdej podpowiedzi. Dobra, trzymajcie się. Żegnam z tego szczególnego miejsca. Zdrówka życzę i do następnego razu. Cześć.